serdecznie. Dzisiaj po wielu latach po raz kolejny spotykamy się z panią Iloną Kubacką i porozmawiamy na kolejne ciekawe tematy. Witam panią. Dzień dobry. Ja też witam pana serdecznie. Tak. Kilka lat nie rozmawialiśmy przed kamerą, więc proszę powiedzieć, co nowego się urodziło? No, urodziło się bardzo dużo. Przede wszystkim nowego. Przede wszystkim teraz już dosłownie wiem, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi i śmierć nie istnieje. Mhm. Tylko przychodzimy z jednego wymiaru do innego wymiaru. Zresztą każde narodziny to przychodzimy ten sam duch na naukę tutaj na ziemię, że uczymy się na ziemi i odchodzimy na drugą stronę na odpoczynek. A śmierć jako taka nie istnieje, bo duch, który jest w nas, znajduje się w duszy. Mhm. Tak wygląda dusza. Tak. Dusza jest świadoma i podświadoma. Jak ona, dusza nasza, jest zbudowana? To są dwie piramidy, które kopułami, to znaczy, że końcami wchodzi jedna w drugą. I jak ona zbudowana? Plus, minus, plus, minus. Takie energetyczne są kanały wypełnione plazmą. Dusza znajduje się w naszym ciele. W duszy dusza mieszka duch. Duch Święty. Duch, z czego on jest zbudowany? To trzy istoty neutrinowe, mionowe, tanowe i elektronowe istoty. Wszechmiłość, wszechmoc i wszechwiedza. Więc my jesteśmy trójjedyne. I istota, która jest w duszy w naszej, mieszka. Dlaczego piramida jest podwójna? Bo jest piramida, która jest świadoma i podświadoma. My, jako duch świadomy, bierzemy na wychowanie duszę podświadomą, która tak zwanych upadłych aniołów, która jest bardzo grzeszna i cały czas w ogóle te istoty, te duchy znajdują się w naszym ciele, a my, czyli nasza świadoma dusza, świadomy duch, który mieszka w duszy, wychowuje przez cały czas tą podświadomą duszę, która utraciła sumienie. Także poświęcamy całe swoje życie duszy, która jest w nas, nie ma sumienia. To znaczy, że tak jakby sami siebie wychowywali. A co to znaczy grzeszna? Grzeszna dusza, która postępuje nieprawidłowo. To znaczy, że szkodzi innym istotom. Nie postępuje. Te 12 przykazań przecież jest jak w tej Biblii. To znaczy, że powinniśmy pomagać innym, nie robić krzywdy innym. W każdym razie istota, która, ale powinna każda istota znać te 12 przekazań, ich nie wypełniamy, to znaczy, że nie robimy to, co nam nakazane, to znaczy, że jest potępiona dusza, grzeszna dusza i ona utraciła sumienie. Ponieważ dusza świadoma, która ma bardzo dużo energii i jest na wysokim stopniu rozwoju, bierze taką istotę jakby na wychowanie. I obie te istoty znajdują się w naszym ciele. Przecież każdy wie, że jeżeli coś złego chcemy zrobić i rozważamy, chcę jeszcze powiedzieć, że dusza podświadoma utraciła sumienie.
A sumienie właśnie nie pozwala ograniczać, że jest zaborcza, zachłanna, zaborcza, kłamliwa, ta podświadoma dusza. To wszystko znaczy, że nie ma sumienia. A to może wynikać też z różnych takich sytuacji, które w dzieciństwie były i człowiek się nauczył tego i dlatego ma takie tendencje w jakimś kierunku. Nie. Ona przecież dusza, duch znajduje się w duszy. Tak. Ciało jest w ogóle materią i jest nietrwała, ale duch jest wieczny, on nie umiera. I przechodzi z wcielenia do wcielenia i non stop się uczy duch. I ten uparty duch, tak jak mówią te upadłe aniołowie, przecież byli aniołami, wszystko było wychowane według praw, 12 przekazań wypełniali, ale kiedy wstąpili na ziemię i zaczęli im mówić, że oni są bogami, kim my jesteśmy, po prostu było bardzo dobrze, zrobili się, kim ja jestem. Prawie, że bogami oni siebie nazywali. I w tym przypadku nie nauczali prawidłowo rodzaj ludzki, a tylko wozwyszali się, kim my jesteśmy, że wszystko możemy, wszystko nam wolno. I byli istotami, które po prostu nie wypełniali tych 12 przykazań. Mhm. Bo po to jesteśmy, każdy z nas powinien znać te przykazania i żyć tak, jak w ogóle nakazuje góra. No dobrze, tylko że te wszystkie ciała, czyli duch, dusza i ciało fizyczne są w jednym momencie skupione na byciu tu i teraz, w czasie. Tak. Więc dlatego duch i dusza też się koncentrują na ciele, na tym, żeby troszczyć się o ciało i dlatego... No troszczymy się, ale my, jeżeli jesteśmy egoistyczni, powinniśmy pozbyć tych w ogóle nawyków, no, egoizmu. Powinniśmy być społecznymi istotami, miłość, wszechmiłość, wszechmoc i wszechwiedza w ogóle, to jest duch z tego stworzony. A w tym przypadku, jeżeli jest upadły anioł, upadły człowiek, to u niego nie ma wszechmiłości, nie ma w ogóle współczucia do innego. On wszystko jest zaborczy i wszystko chce dla siebie, jak dla mnie najlepiej. No. Po prostu jest w błędzie w danym czasie i dlatego, prowadzi do upadku. I dlatego mamy w sobie, w naszej duszy, mieszka dwa duchy. Jest duch świadomy i podświadomy, który utracił właśnie to współczucie, sumienie. I właśnie utracone sumienie powoduje to, że on staje się bardzo egoistyczny. No. Przez to utratę sumienia. I... Przepraszam, to wynika pewnie stąd, że za bardzo troszczy się o ciało. Po prostu zamiast... Nie, o siebie, nie o ciało. Ale jeżeli by się troszczył o siebie, to znaczy, że czułby, że jest wieczny, nieśmiertelny. Więc nie byłby egoistyczny. A jeżeli o ciało, a ciało jest kruche, no to, no to nie wynika. Tylko tutaj chodzi o ciało, to nie ten to obyt, kim ja jestem. No to czyli to chodzi o tą otoczkę cielesną. No. Otoczka cielesna to jest tylko dana nam na jedno wcielenie tymczasowe, tak. A duch jest istotą nieśmiertelną. Tak. I właśnie tutaj obyt. Chodzi nie o ciało, bo ciało to jest materia, a duch jest bytem i duchem, który w ogóle nie umiera, istnieje, tylko przychodzi z jednego wymiaru do drugiego wymiaru i non stop się uczy, uczy się i uczy się.
żeby wznieść się do góry, to trzeba bardzo wiele w ogóle nauczyć się, żeby być istotą idealną. No dobra. No więc, kiedy odchodzimy, to właśnie przychodzimy, gdzie tutaj jest, no i kiedy przychodzi czas, że musimy odejść na drugą stronę, miałam możliwość być obecna przy wielu przypadkach, może 5-6 więcej przypadków śmierci i wszędzie zawsze jest to samo, że pojawia się taki kanał, który widziałam to nawet w pewnym momencie, to tak blisko, nie, tak w ten sposób. Jak on wygląda? Na zewnątrz to jest w ogóle czarny kanał, absolutnie czarny, a tutaj wewnątrz identycznie zbudowany jak maszynka do mielenia mięsa, taki ślimak, tam bardzo powoli obraca się, ale wszystko jest mgiełkowe tu wewnątrz. Z tym, że kolory to jest czerń na samym końcu, później jest fiolet, i wszystkie bardzo stopniowe, później róż, jaśniejszy i same wnętrze tutaj to jest białe, kanał biały. I tak, nie tak jak obraca się z prawa na lewo, a w odwrotną stronę kręci się wsysająco. Nie, ale dosłownie tak wygląda ten ślimak, jak w maszynce do mielenia mięsa, identycznie. No, to pojawia się, kiedy istota jeszcze świadoma, jeszcze w ogóle może rozmawiać, albo jest nieprzytomna, leży, ale oddycha. A to już pojawia się i czeka, to znaczy, że to jakby kanał, droga, przez którą musi przejść. Ja na przykład, moja teściowa, kiedy umierała, ona straciła przytomność, ale z godziny czasu, więcej niż z godziny siedzę przy niej, a ona ciągle w ogóle nie chce odejść. A dosłownie 20 centymetrów od niej, ona leży na łóżku, a ściany dosłownie wychodzi taki kanał nad jej głową, no, gdzieś parę centymetrów od niej. No, ja do niej przemawiam. Wyszła z ciała. Jak wyszła z ciała, to zrobił się kula świetlista fiołkowego koloru. I ona tak zadowolona jest, to znaczy, że to mnie na kolanach usiądzi, to wznosi się, a ponieważ to lata po pokoju, a ja ciągle do niej mentalnie przemawiam, bo słuchowo może nie dochodzi, ale mentalnie mam kontakt. Frania, masz, widzisz to w ogóle, ten ślimak, widzisz ten kanał, masz tam przejść. Ona wcale nie słucha i ciągle drzwi były otwarte, chce wylecieć. To znaczy, że na dwór, a ja od razu krzyczę, Frania, wracaj natychmiast. Nic, nie wolno ci, masz wejść tam. No i to trwało z półtorej godziny. Wreszcie, trzymałem ją za ręce. I była ciepła cały czas. I wreszcie, jak ja na nią nakrzyczała, co ty chcesz sobie w ogóle całe życie po tamtej stronie, to znaczy, że przyniewierzyć, wracaj i masz przejść przez kanał. No, patrzę, kula weszła. To kanał natychmiast znikł, a w ogóle robi się od razu zimna. To było w szpitalu. No, tam parę osób to widziały, w ogóle całą tą sytuację. Tam były jeszcze 3 osoby pacjentek, to wyszli i stały przez drzwi z korytarza oglądali,
No i później, że przyszła pielęgniarka, ja mu, że odeszła, w ogóle już nastąpiła śmierć. W każdym razie każdy z nas, absolutnie każdy z nas, musi przejść przez ten kanał. Zdarza się, jeżeli nie przejdzie w ogóle taka istota przez kanał, to jest tak zwaną błądzącą duszą. Taką potępioną, ona nie wie, co z sobą zrobić. I nieraz są takie opowiadania, że przychodzą jakieś duchy, że nie wiedzą, co robić. W każdym razie to błądzący duszy, który nie odeszli, nie przeszli na drugą stronę, tylko nawet setkami lat mogą błądzić. Tak, jak jest przywiązanie do jakiegoś miejsca w ziemi. Z tym, że no, z tego co słyszałem, to również można pominąć ten kanał i pójść bezpośrednio do źródła czy w jakieś inne miejsce. Niektórzy nie chcą iść w kanał, bo tam może być pułapka. Takie są teorie na ten temat. Nie ma. Na ten temat w ogóle nie ma, bo ja wiele razy byłam na tamtej stronie, nie ma pułapek żadnych, tylko pułapki są tutaj. To znaczy, że nieczyste duchy, bo na przykład ja bardzo dokładnie pamiętam swoje poprzednie życie od maleństwa i ciągle w ogóle wchodziłam. Teraz są, jeżeli są istoty rozwinięte duchowo, wysoko, one wcale nie muszą przychodzić w ogóle na drugą stronę, ale oni są świadomi. To oni od razu można po paru godzinach narodzić się na nowo. I wtedy absolutnie wszystko pamiętają, wszystkie swoje wcielenia. Pamięć zostaje z nimi. A jeżeli przechodzimy przez ten kanał, to po prostu, jeżeli narodzimy się do 5 lat gdzieś, jesteśmy połączeni jako małe dziecko z ja tam, z kanałem, gdzie jest zbiór wszystkich naszych wcieleń. Nie widzę, że tego. To znaczy, że jest, po tamtej stronie byłam i oglądałam i spotykałam się, że my wtedy jesteśmy kapsułą czasu, w kapsule, ale na przykład, kiedy miałam możliwość przejść i spotkać się ze wszystkimi moimi wcieleniami po tamtej stronie. Niesamowite, przyjemne przeżycie. Ja razem ze wszystkimi. To znaczy, że może będzie jeszcze taki temat przed narodzeniem, jak my sami w ogóle tworzymy. A tutaj na razie jak odchodzimy. Miałam możliwość być obecną, kiedy mój mąż odchodził w 2011 roku, to widziałam jego w takim kanale, jakby ze szkła, przezroczystym, wysoko. Czyli tu. Tak. Wysoko był rozebrany. To było w ten sposób, to w szpitalu. Lekarka przyszła i stracił przytomność. Przyszła lekarz dyżurny, bo to było w nocy, bo byłam ja obecna w szpitalu, i z pielęgniarką. I kazali mnie wyjść z pokoju. Ja nie chciałam wyjść, ale dosłownie mnie wypędzili. I przez koncentrację w ogóle stałam w korytarzu i widziałam, co tam się dzieje, po prostu, że co oni robili, to ja nie widziałam, dlatego że to była praca fizyczna. Natomiast widziałam, że przezroczysty kanał, w ogóle jak szklany, on był zupełnie nagi, rozebrany i leżał w tym kanale, tułów w kanale, a podparty łokcie i wszystko obserwował, co robią tam na dole. A pod sufitem ten kanał był. I
przez jakiś czas w ogóle, co oni tam robili, to ja nie widziałam, tylko widziałam, że on w tym kanale obserwował. Później wyszedł z tego kanału, wyśliznął się dosłownie, ale do góry. I nić, taka taśma, tak, to dosłownie, nie nić, bo to dosyć gruba była, świetlista nić. Trzymał się jedną ręką, prawą, tak jakby zawies na nici i po prostu szedł w jakimś kierunku. Pojawiła się istota w ogóle, świetlista istota, także szła za nim, tak jakby obejmowała to anioł stróż, która cały czas prowadziła jego do... To znaczy, że na górze, to już w powietrzu, ochraniało jego. Mhm. I pierwszy przeszedł przez trójkąt kanał u góry. A skąd się wziął taki trójkąt? Mhm. To znaczy, że ten trójkąt jeszcze u każdego, każdej żywej istoty jest. Taki coś? I tak, to widziałam u żywych istot, taki trójkąt. Bo to jest serce, trzy neutrina, mionowe, tanowe i elektronowe, wszechmiłość, wszechmoc i wszechwiedza. I jest plus i minus. To znaczy, że pierwsze bicie w ogóle, jak zarodek, tworzy się, to znaczy, że spermatozoid, męska komórka, dotyka żeńskie komórki i wtedy jest iskra, pojawia się. I ta iskra daje właśnie promień plus i minus. Bo komórka żeńska jest plus, a męska to w ogóle jest Y i X. To X to jest plus i Y minus chyba. W każdym razie, kiedy dwie komórki te spotykają się, jest iskra, który w ogóle tworzy impuls. I ten impuls właśnie jest tutaj, zaczyna pierwsze uderzenie, bicie serca. Pierwsze, co tworzy się, to serce. I w sercu całe życie, póki jesteśmy, to wszystko pracuje. Plus i minus wytwarzają, jest spolaryzowane i wytwarzają energię, daje życie. Kiedy odchodzimy, to wychodzi ten trójkąt na zewnątrz, w powietrzu i istota, która, duch wyszedł z ciała, zaczyna przechodzić przez w ogóle te trójkąty. Wchodzi najpierw w ogóle w trójkąt. Trzyma się, jest tutaj, trzyma się i wyszła i wznosi się do góry, później dalej. To znaczy, że trzy istoty, które są mionowa, elektronowa i tanowa, w ogóle oni po kolei, jedna za drugim wychodzi. Pierwsza wychodzi błękitna istota, później zostawia po sobie w ogóle tylko puste miejsce. Tak. Później odchodzi energia, to znaczy błękitna. Na samym końcu w ogóle my tracimy kiedy wiedzę, na samym końcu odchodzi właśnie ta umysł. Ciągle jesteśmy jeszcze, coś widzimy, coś. W każdym razie wszystkie te trzy istoty. Czyli to jest ostatnia faza, tak? Ostatnia faza, kiedy żółta odchodzi i co my po sobie zostawiamy? Właśnie tu jeden trójkąt i kiedy my dotykamy rękoma właśnie, to wszystko, cała wiedza, wszystko, co my doświadczamy, to właśnie wchodzą te kręgi, oddajemy. Te fioletowe. Te fioletowe, to znaczy, że po nas zostaje kod DNA.
I tutaj w tym kodzie absolutnie wszystko jest. To jesteśmy my tam. Absolutnie, co robiliśmy, jak zachowywaliśmy, co myślenie i myśli i czyny, wszystko jest zostawione, każda istota, to nasz kod, który właśnie całe nasze życie jest tutaj w tym kodzie. Z tym, że kod DNA jest w naszym ciele, a ciało ulega zniszczeniu. Ciało ulega w zniszczeniu, ale nie jest neutrino, bo to istoty neutrinowe odchodzą. No dobrze, to ten kod DNA w jaki sposób zostaje? Pamięć w całe, w ogóle wszystko jest, pamięć w neutrinie jest. Każda istota ma, tworzy w ogóle tu, zostawia to całą pamięć i my jako kod odchodzimy i jesteśmy w zbiorze, to taki jest pojemnik jak lej i w tym leju jest białe, jak struny, wszystkie nasze, jak świetlista struna dosłownie i oni nanizane, wszystkie nasze wcielenia, wszystkie działania, wszystko absolutnie, co robiliśmy, cała pamięć od wszystkich wcieleń. My przecież nie umieramy, tylko w ogóle ubiera ciało, a nasze ja znajduje się właśnie w takim leju, taki zbiornik ja tam po drugiej stronie. I wtedy właśnie, jak już odeszliśmy na drugą stronę, oddaliśmy właśnie ten kod, odchodzi, a my jako istota wznosimy się do góry. No, kiedy już wyszłam ze szpitala, przyjechałam do domu i siedzę tutaj, usiadłam, jeszcze nie rozbierałam się i taka byłam dosłownie wściekła. Taka niespodzianka dosłownie. A wina była to lekarzy, bo ja będąc z nim, codziennie jego odwiedzając, widziałam, jak po każdym zastrzyku dobrze się czuję, po zastrzyku od razu gorzej i tracił przytomność i zadyszki dostawał. To była sobota. I jak ja wychodziła, to już była ze szpitala, bardzo dobrze się czuł, że już powinien być wypisany, że wszystko okej. I idzie pielęgniarka, o, pan Kubacki, zastrzyk. Błagałam ją, żeby nie robiła zastrzyku. Nie, lekarz przepisał, ja muszę zrobić. A lekarz w ogóle nikogo nie było, tylko dyżurny i w ogóle nie ma gdzieś tam, bo jeden lekarz na cały w ogóle szpital. No i zrobiła zastrzyk. I po tym zastrzyku zaczął w ogóle dosłownie dusić się. I prosiłam, żeby w ogóle o pomoc. A pielęgniarki mówią, że a co oni mogą zrobić, bo to minie. Dwie pielęgniarki było. Pytam się, że no dobrze, to żeby lepiej oddychał, to żeby posadzili chociaż. Jedna mówi, że ja nie mogę podnosić nikogo, bo ja mam, macica mi wypada. A druga mówi, a ja nie mogę też podnosić, bo kręgosłup mam za słaby. Powinien być tutaj ten, co jest od podnoszenia i wszystko pomoc, a pan dyrektor nie pozwolił, bo trzeba pieniędzy oszczędzać. No to poszłam z powrotem. On coraz gorzej się czuje. Znów idę, błagam ich, piję kawy. Nie, my nie możemy w ogóle dźwigać osoby. Nam nie wolno podnosić ciężarów. No to z powrotem lecę do sali. A on już dosłownie traci przytomność. Lecę, zamknięty korytarz, zamknięty w ogóle, nie ma nikogo. Ja nie mogę wyjść. Sam na sam z nim. Stracił przytomność. I w ogóle... Nikogo, wszystkie w ogóle innych salach, wszyscy śpią, cicho, światło wyłączone, dzwonki wyłączone, drzwi, nie, ja nie mogę wyjść, wyjściowe, zamknięte, jestem jak w więzieniu. No i tak siedzę przy nim, nic nie mogę zrobić.
po jakimś czasie, za godzinę gdzieś czy za półtorej, jakaś inna pielęgniarka, jakaś nowa przyszła z lekarzem, no i pokazuje, a już umarł, w ogóle wszystko. Ja mówię, że to może puls czuje. Jaki tam puls, on nie żyje. Ja mówię, no przecież widziałam, że on stracił przytomność, że puls jest. Proszę wyjść, wypędzili mnie i nie ma żadnej w ogóle mowy. No tak było, bo wszystko mam opisane. No trudno. Przyszłam do domu, wściekła jestem i mówię, siedzę tutaj, zapaliłam światło. Kubacki, Kubacki, co ty mnie zrobiłeś w ogóle? Ale to zrobiłeś niespodziankę. Gdzie ty jesteś? Wszystko zniknęło i ja znajduję się w ogóle. Widzę, że jest dosłownie świt. Gdzieś w górzystej miejscowości. Tak pięknie. Ptaki śpiewają. Widzę, jak fruwają ptaki. Mgła jeszcze jest. Rzeka płynie. Jak dzwoniące w ogóle dzwoneczki. Ta woda w tej rzece. Tak przyjemnie, tak ładnie. I widzę tam gdzieś na horyzoncie między górami coś się porusza. A jedna w ogóle istota wysoka, a druga w ogóle mniejsza. Pewnie na baranów wypędzają na pastwisko. No i tak stoję, to coraz bliżej, bliżej i bliżej, a to okazuje się stado istot ludzkich. Wszystkie nagie są w ogóle, dochodzą do rzeki, a tak piękna tutaj jest w ogóle miejscowość. I do rzeki przychodzą i od razu tu, na drugą stronę, przez rzekę przychodzą i dzieci, i dorosłe, i kobiety, i mężczyźni w ogóle. I dosłownie śpieszą się i od razu tutaj znikają, nie widać, bo dużo zieleni, przepiękne w ogóle, ale jest spokój. Taki chór ptaszków w ogóle, i słowiki, i inne ptaki. No niesamowita piękna miejscowość. No i jak też przeszły w ogóle na drugą stronę, wszystko zanikło. To już widziałam, że przeszedł na drugą stronę. No i jest to dalszy ciąg. No to tak pogrzeb, nie pogrzeb. To bardzo szybko wszystko to się załatwiane było. Podałam, że za 3 dni pogrzeb był. Do gazety, do 2 gazet nawet ogłoszenie. No, stypa była. Wszystkim powiedziałam, że kto chce w restaurację, proszę bardzo, zapraszam. Po stypie mój syn był w Anglii, akurat ja dałam telegram, przyleciał samolotem i pomagał mnie tutaj to wszystko ogarnąć. I syn z wnukiem po tej stypie właśnie przyszliśmy do domu i usiadłam na tapczanie, siedzę, przychodzi Łukasz, to mój wnuczek, właśnie ojciec jest tego Łukasza, ja z nim siedzę, to ja wam zrobię zdjęcie. I zrobił zdjęcie. Oglądał pan te zdjęcie? Tak. No i później ja mówię, no teraz ja zrobię wam, to znaczy, że mojemu synowi i wnukowi razem zdjęcie. A później syn powiada, no to ja z wnuczkiem tobie zrobię to zdjęcie, bo on zrobił nam, a teraz tak. I te 3 zdjęcia były zrobione i w ogóle nie miałam pojęcia. Absolutnie nie zwracałam uwagi w ogóle, są te zdjęcia i dopiero jak chcę oddać tutaj, że po stypie patrzę, a to wygląda tak, że na zdjęciu nie oglądałam tych, nie przyglądałam się zdjęciom, wychodzi, że na wszystkich 3 zdjęciach był obok nas
istota właśnie tą, co pochowaliśmy. Tak. No to bardzo taki ciekawy przypadek. Z tym, że to nie wszystko, bo cały czas miałam kontakt w ogóle z nim, bo odwiedzałam jego po tamtej stronie. Wiem, że przychodziłam, jeszcze był w Śpiączce. Oni właśnie w tych górach, jak się znajdowali, on, to znaczy, że to tam jak szpital czy sanatorium, bo bardzo dużo łóżek i oni tak jakby akomodacje, przyzwyczajenie się do innego otoczenia. Jakiś czas, to znaczy, że miesiąc, to w zależności, kto jak przyjmuje, czy półtora miesiąca, są właśnie, muszą do innego wymiaru jakby przyzwyczaić się. No, jak ja po miesiąc minął, to właśnie jestem tam przy nim, wyszłam z ciała, bo mam takie możliwości i jestem, patrzę, a on jeszcze w Śpiączce jest. Później jeszcze miesiąc minął, to też jeszcze był w Śpiączce i przychodzi Boże Narodzenie, to wtedy poszłam, to znaczy, że znów znajduję się tam, a jego nie ma. No to już szukam jego po drugiej stronie, już przeszedł. Odnalazłam i mówię, że właśnie cała rodzina zbiera się u mnie na Boże Narodzenie, postawimy dla ciebie też jedzenie. Jeżeli w ogóle masz chęć, to w ogóle zapraszamy. A on mówi, że nie mogę. Ja mówię, dlaczego? A dlatego, że jak była działka, mówiłaś, że robić na działce, to nie chciałam uczyć się, nie byłam w ogóle przyzwyczajonej. I teraz, ponieważ miałam nauczyć się tego, a ten nie miał, to popatrz, cały ugór ziemi, to muszę skopać i widzisz te rośliny tam, a pod płotem bardzo dużo drzewek jest. I te wszystkie rośliny właśnie muszę powsadzać. Jak to wykonam, to wtedy dopiero mogę ruszyć się z tego miejsca. A tak to w ogóle jestem, tak jakby niewypełnione zadanie po tamtej stronie. To było dla mnie bardzo ciekawe, ale później wiele razy jego odwiedzałam, wiele razy i w ogóle czym on się tam zajmował? Zajmował się właśnie, przychodził, też tu mnie odwiedzał i zapraszał na dożynki, jak były dożynki i tak się cieszył, że w ogóle zajmuje się ogrodem, że on bardzo polubił rośliny. Popatrz, że to ja sadziłam to moje kwiatki. I taki radosny był i zadowolony. W każdym razie przychodzimy tutaj, żeby się uczyć. No, wiele razy w ogóle na spacery chodziliśmy, pokazywał mnie, był zadowolony. Po dwóch latach też jestem u niego w odwiedzinach, a on mówi, nie przychodź teraz, bo ja cały czas tu się uczę, chodzę na nauki, ty mnie teraz będziesz przeszkadzać. Ale on przychodził w ogóle i zjawiał się tutaj, jak do mnie, jak tutaj się czujesz, jak tam w ogóle co jest, wszystko w porządku. No i pewnego razu przyszedł i powiada, że zapraszam ciebie na bardzo ciekawą wycieczkę. Masz być u mnie za dwa dni. No i jestem znów po tamtej stronie i razem z nim wyprawiamy się. Właśnie opowiadałam dzisiaj jemu, że idziemy na jakąś wycieczkę, to olbrzymia, przeolbrzymia góra. To tak jakby drzewa w ogóle, korzenie drzew, olbrzymiego drzewa i pień ścięty i na samej górze to jest tak jak pień i bardzo, bardzo, ale to obszar, no ja nie wiem, duży obszar,
bardzo dużo ludzi istot. Tam i hotel jest, i można nocować, i być, i wszyscy, i taka przyjemna muzyka gra. I piękny widok. My jesteśmy właśnie gdzieś na górze, na niebie i widzimy wszystko w ogóle dookoła, całą kulę ziemską. No, duży tłum nie zaginął, gdzieś nie mogę odnaleźć. No to ja sobie przecież to nie tak duży w ogóle obszar. To znaczy, że z jednej strony wszystkie cztery strony obchodzę. Oglądam, gdzie co jest i teraz patrzę, poszłam na zachód i widzę, że wszystko dookoła jest woda, 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 woda. I ja stoję i patrzę i słyszę głos i macha mnie Ilona, Ilona, patrzę, a on stoi na ziemi. Ja się narodziłem i mieszkam, będę mieszkać we Włoszech, podał mnie w ogóle nazwę, gdzie jest we Włoszech i w ogóle numer, że odnajdziesz mnie, zapraszam, odwiedzaj. No i zniknął. No ja schodzę, nie to, że schodzę, ja nie mogłam zejść, to trzeba było schodzić, stałam na samym brzegu, byłam tak tym, nie to, że zdenerwowana, ale w ogóle niespodzianka niesamowita i trochę obsunęłam się i zeszliznęłam się do wody w ogóle, po prostu śliznęłam, bo to pod bardzo ostrym kątem to było, ale nic mi się nie stało, po prostu ja położyłam się i z góry prosto do wody. Patrzę, a tam już jakieś korzenie, nie korzenie wystają, bo to z tej góry w ogóle wychodziły bardzo dużo korzenie. Ja uczepiłam się korzenia i wtedy pomyślałam, to może to jest to drzewo, co było ścięte przez wielko ludów jakiś, które łączyło ziemię z niebem. No i jak wyszłam, to ocknęłam się, bo to było w medytacji. I pomyślałam, że on już się narodził, bo to minęło 3 lata. No i już odwiedzałam jego parę razy i za każdym razem no, widzę tam kobietę, która właśnie z małym dzieckiem, maluch jest i jak on wygląda. Dwukrotnie był śpiący, no to przecież więcej nie oglądałam już, nie odwiedzałam. Dobrze, to może przejdźmy do następnego tematu. Wszechświat holograficzny. Jak jest wszechświat zbudowany? Teraz to oglądam wszystko. Niesamowicie, niesamowicie przepiękny cały wszechświat. Zresztą hologramy. Co to jest w ogóle hologram? Jak on tworzy w ogóle holograficzny wszechświat. Jedynie co ja widzę, jeżeli te hologramy, orientuję się, że jest lustro i skala. Wszystko to Stwórca tworzy, jego myśli wychodzą, ale lustro odbija się od tego lustra myślokształty i pojawiają się na niebie jako mgiełkowe wzory. I to wszystko w ogóle, co istota tworzy, jest zakodowane w hologramach, które po jakimś czasie zaczynają być rzeczywistością. Wszystko, co jest zakodowane, czy wcześniej, czy później, to musi się spełnić. Czas w przestrzeni kosmicznej nie istnieje. Z tym, że jeżeli na przykład jest jedna partia hologramów
Ile by ona nie trwała, czas wymyślony tylko tutaj jest na ziemi dla po prostu lepszego przekazu czy w ogóle obliczenia. A tam jest tak, jeżeli jest hologram i to ma być. Jeżeli na przykład są jakieś przeszkody, czy w ogóle jedna partia jest stworzona i ona stać ma rzeczywistością, bo to cała przyszłość zależy od myślenia, od myśli, który stworzył Stwórca. I jeżeli partia jedna w ogóle już stworzyła się, jest w rzeczywistości, to tworzy się następna partia i tak za każdym razem. To znaczy, że nie tak, że 30 lat, tu mnie wychodzi tak, że te hologramy, które oglądałam i zarysowałam w 91 roku, to dopiero teraz wszystko na niebie pojawia się i się tworzy w rzeczywistości, tu na ziemi i w całym wszechświecie. To znaczy, że minęło aż 30 lat, zanim to, co zarysowane było w hologramach na niebie, to teraz odtwarza się. W każdym razie wszystko, co było na rysunkach, staje się rzeczywistością. I to, jak ja obserwuję teraz, co widzę, biorę te rysunki z hologramami, wszystko jest tak samo. To znaczy, że to, co było przekazane w ogóle, te hologramy, ponoć jest niewiele osób na ziemi, które widzą te hologramy, nie za bardzo dostępne, bo ponoć jest tylko naście osób, nie więcej niż tam, nie pamiętam już, bo czytałam w jakiejś książce 14 czy 17, w każdym razie mniej niż 20 osób na całej kuli ziemskiej, co mogą widzieć hologramy. Ale hologramy to jest właśnie, idą od Stwórcy, to jego plan odbudowy, budowy czy przebudowy. A ponieważ my teraz żyjemy w super ciekawych czasach ewolucji, przebudowy całego wszechświata, no to w ogóle wszystko, co ma być, to jest w hologramach. Dobra, no to jaka będzie przyszłość w takim razie? No to hologramów mam multum, to przyszłość to lepiej nie opowiadać. Dobrze. To chodzi o to, morgilony w ogóle tutaj, te wszystkie choroby, wszystko, to przecież wszystko z kosmosu idzie. Otwierają się portale i to wali dosłownie czarne, wszystko zanieczyszczone, ale teraz obserwuję 12 planet, wszystkie planety, to my jeszcze w najlepszej sytuacji jesteśmy. A co się dzieje na tamtych planetach, to już głowa mała. Wszystko czerń. Czerń. Walka. No dobra. Proszę powiedzieć, po tamtych nagraniach ludzie się pytali, jak się można z panią skontaktować. Czy gdzieś pani jakieś wykłady ma, czy coś? Owszem, miałam wykłady i w ogóle w Domu Kultury. Co miesiąc w ogóle, albo jeden, albo dwa razy. Ale ponieważ Domu Kultury teraz, co są Ukraińcy, to nie ma, ale w Łódzkim Domu Kultury. Czyli jak Ukraińcy już pojadą, to wtedy no, jest szansa, no, że... No to ja nie wiem w ogóle, kiedy to będzie, ale na razie to jest, jak tam są. Dobrze, to coś na zakończenie? Jakieś coś optymistycznego, proszę, na zakończenie. Przed nami bardzo, bardzo trudny w ogóle okres czasu, w ogóle te wszystkie ostatnie, nie wiem ile to będzie lat, bo to wszystko to, co
bo mam w ogóle w jaki sposób cały kosmos, przebudowa całego w ogóle wszechświata, całego kosmosu. I to wszystko w ogóle jest w hologramach, jest zarysowane. No, przebudowa niesamowita. To znaczy, że widziałam to wszystko. Ciężko opowiadać, bo mam wszystko opisane. Jest. Ruina dosłownie ziemi będzie. W każdym razie, na razie jestem tutaj, a już niedługo, za parę lat, to tutaj będzie Morze Czarne, zatoka. Bo przemieści się Morze Czarne, przechył osi magnetycznej, nie będzie, lekkie wstrząsy, to znaczy drganie ziemi będzie, co góry rozwalone, budynki rozwalone, góry rozwalone, same w ogóle zniszczenia. Góry dosłownie niektóre rozpolawiają się na dwie części, wszystko leci do wody. Poziom wody wzniesie się o 240 metrów. Tak się podniesie. Bardzo mało ziemi, bardzo dużo wody. W ogóle takie jak Holandia, Niemcy w ogóle nie będą istnieć, wszystko będzie pod wodą, wszystkie to będą zalane. Anglia cała pod wodą, Ameryka tylko szczępy, w ogóle grzbiety gór zostawiam, ale gorzej będzie z południową Ameryką. Północna to jeszcze mniej płynie, będzie poszkodowana, a południowa to wszystko tam, gdzie najwięcej rozwinięte wszystko, to wszystko woda, 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 woda. W każdym razie byłam w roku 40, co się działo w ogóle, no i w przyszłości tak samo było. Ludzkość nie zginie, będzie później kwitnące. Łódź na przykład, tutaj była Polska, kwitnąca kraina, bananowce rosną, magnolii, przecież to wybitnie południowe rośliny, wszędzie oleandry kwitnące, wszyscy zadowoleni. W każdym razie nie, naród nie zginie, dużo przeżyje i będzie nowe istoty, to znaczy, że nowa generacja ludzi, w każdym razie ziemia nie przepadnie, bo chodzi o to, że widziałam, mam rysunki, jak kometa, która ma nadlecieć, będzie tak blisko koło ziemi, że właśnie od tej komety nastąpi fala uderzeniowa, spowoduje, że odchylenie osi magnetycznej będzie i wtedy właśnie podniesie się bardzo poziom wody. Mhm. I rzecz w tym, że góry, które rozpadają się, to wszystko wpada do wody. Tu też podnosi się poziom wody, a najważniejsze, że wszystkie lodowce w ogóle też rozlane, nie ma lodu na biegunach, bo bardzo dużo wody i bardzo mało ziemi. No i budynki, które, ale przepiękne budynki, zaszklone, bo swoją przyszłość też widziałam, jak będę zamieszkała, kim w ogóle, jak będzie przyszłość już po tych wszystkich katastrofach. Także wszystko w normie, dużo w ogóle lepiej, spokój, tylko ziemi brak, bardzo mało ziemi, bardzo dużo wody i wysoki poziom. No. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.